Ja jestem, w sumie to nie wiem, może fantastyczna karczma z kanału Amator TV, prawda? No i przed nami drugi odcinek o diabelskich owocach, a raczej o serii o pomysłach na nie. W tym odcinku przedstawimy sobie wasze pomysły, nie moje, które omówimy, a jednocześnie powiem, co o nich sądzę. Także zostawcie suba i tak dalej. A, zapomniałbym, generalnie będą wyświetlane wasze komentarze, które pisaliście pod poprzednim odcinkiem. Nie będę ich czytał w całości, żeby po prostu zaoszczędzić czas. Ale będą dawkowane tak, żeby każdy mógł sobie na spokojnie zatrzymać filmik i przeczytać, a jednocześnie, żeby to też nie była ściana tekst. Jak to mamy za sobą, no to zaczynamy. Dobra, na start mamy dosyć niespodziewane pomysły. Nie wiem, czy Zuan Ryumi byłby w ogóle możliwy. Chyba że w świecie One Piece podchodziłby już pod ich własną mitologię, jak Sun God Nika. W sumie to w świetle ostatnich rewelacji, że owoce powstają skutek życzeń ludzi, to chyba taki Zuan Ryumi jest możliwy. W końcu wiele małych dzieci zwano marzyłoby o zostaniu wielkim wojownikiem, czy tam szermierzem jak Ryuma, a raczej samurajem. I taki owoc byłby właśnie idealny dla jakiegoś szermierza. Pamiętajmy też, że miecze mogą posiadać owoce, a stricte Zoany, więc Zoro mógłby sobie wsadzić do takiej Enmy na przykład Zoan Ryumi i odpalać potężnego wojownika na zawołanie. Także koncepcja bardzo oryginalna i nie taka niemożliwa. No i logia Haki. Problem z tym owocem jest taki, że logia to siły natury, aczkolwiek paramecja Haki byłaby możliwa w świecie marzeń. Dawałaby po prostu wszystkie umiejętności, jakie dają Haki, tylko bez treningu oraz rozwoju samych umiejętności wcześniej. Generalnie pomysły mi się podobają, gdyż w gruncie rzeczy bardzo pobudzają wyobraźnię i tylko ona nas tutaj ogranicza. Tutaj God Patryk zarzucił wręcz lawinę pomysłów, zatem logia metalu, no dosyć standardowy owoc, raczej nic specjalnego. Ja ciekawych pomysłów na ten owoc nie mam. Może tworzenie metalu hutniczego z możliwością pokrycia go haki stworzyłoby obronę nie do przejścia. Jakie macie pomysły na ten owoc, to piszcie. Natomiast czy logia szkła jest możliwa? No z tego co wiem, to kwarc występuje w naturze i to jest taka, czy raczej to jest takie szkło naturalnie występujące. Zatem bardziej logia kwarcu niż szkła, a sam owoc szkła powinien być chyba paramecją w mojej ocenie. Jednakowoż sam owoc daje ogrom możliwości. Tworzenie mirażów, przeźroczystych ścian, tworzenie ostrych bądź owalnych kształtów zależnie od potrzeb w walce i tym podobne rzeczy. W codziennym życiu taki owoc by się też idealnie sprawdził do produkcji hurtowej okien na przykład. Także tutaj możliwości finansowe są duże. Na koniec logii papier, też bym powiedział, że bardziej paramecja. I tutaj też istnieje wiele opcji kreatywnych. Jak ktoś oglądał Naruto i kojarzy Conan, to wie, do czego jest zdolna moc papieru. Przechodzimy do paramecji. Problem polega na tym, że nie wiem, co to jest Green Pop. Chodzi o zielone figurki popowe? Natomiast sam koncept owocu bardzo spoko oraz samo przebudzenie też git. Praktycznie jest to zabawa w Mendela, człowieka, który odkrył genetykę roślin. Także moce krzyżowania i tworzenia własnych roślin. Coś wspaniałego, mega potężny owoc. Dobra, następnie mamy paramecję amunicji, która tworzy pociski wszelakiego rodzaju oraz bez limitów amunicji. Kolejny solidny pomysł, jednak bym trochę pozmieniał. Podstawą owocu byłyby same pociski z możliwością strzelania z dowolnej części ciała, trochę jak moc Misty czy Holhoza z JoJo, plus oczywiście kalibracja ich rodzaju czy wielkości, a przy przebudzeniu doszłyby właśnie siły natury. Paramecja iluzji. Iluzja to raczej standardowa moc w wielu tytułach. Raczej bym się nad tym owocem nie rozwodził. Generalnie bym powiedział typowy owoc. Przebudzenie też raczej przewidywalne. Ograniczeniem tego owocu oczywiście byłaby siła wyobraźni użytkownika.
do Lokiego jednak jak najbardziej pasuje. No i Paramecję zamyka młotek, którego koncepcji średnio ogarniam, a raczej Paramecja młotka by inaczej działała. Byłby to typowo siłowy owoc pod czystą ofensywę. To, co ty wymyśliłeś, raczej bym nazwał Paramecją Mjolnira. Mam nadzieję, że dobrze powiedziałem. Widać tutaj wyraźną inspirację Marvelem i w takim wariancie byłby to super pomysł. Zoanę otwieramy kameleonem. Zdolności jak najbardziej pasujące pod Usoppa, wręcz się z tym bezdyskusyjnie zgadzam. Jeżozwierz także typ dosyć standardowy w popkulturze. Nieraz się takiego widziało, jak strzelał kolcami w różnych animacjach. I gigant z owocem modliszki. Brzmi bardzo kontrastowo, podoba mi się. No i motel też często spotykana moc w popkulturze. Różnego rodzaju pyłki czy moce psychiczne to standard. A mityczne zoany rozpoczynamy od Drakuli. Też o takim owocu myślałem nie raz, lecz bardziej rozmyślałem o zwykłym zoanie wampira. Faktycznie tutaj może wystąpić wiele modeli. Można nawet się zainspirować Wiedźminem i wprowadzić model katakana, wampira wyższego czy ukrytego itd. Ayran? Nie mam pojęcia, co to jest. Według Wikipedii pochodzi z niemieckiej fantastyki. Możesz, Patryku, w następnym komentarzu wyjaśnić bardziej postać, bo mi się nie chce czytać tutaj Wikipedii. To jest leniwą kurwą, sorry. Pomysł brzmi dziwnie i przypomina trochę moc Hancock. Nie wiem, bez dalszego komentarza, bez obrazy. Baku to postać z mitologii japońskiej, która pożera koszmary. Zoan Baku brzmi groźnie, aczkolwiek fajnie by było, gdyby na jawie był słaby, a w snach byłby nie do pokonania. Taką mam koncepcję na ten owoc. No, Behemoth ma różne wizje w świecie fantastyki, więc potencjalnej wizji Ody jestem ciekaw. Na pewno taki owoc byłby przerażająco silny. O Fenrirze mówiłem już w moim filmie o mini-teoriach, polecam obejrzeć. I również mam nadzieję, że taki owoc pojawi się na Elbaf. Kot z Alicji w Krainie Czarów, no na to bym nie wpadł, umiejętności mi się kojarzą z Jojo, nie wiem czemu. Bardzo abstrakcyjne oraz nietypowe wykorzystanie koncepcji mocy czasowych. Generalnie osobliwy pomysł, naprawdę chciałbym zobaczyć taki owoc w akcji. Na koniec Rotatosk i trochę nie wiem co powiedzieć, zwykła wiewiórka, tylko tyle, że wiadomości przynosi. Niby wywołuje konflikty oraz deszcze czy tam śnieg, lecz jakoś nie widzę tego owocu. A podsumowując, zmiotło mnie z planszy. Wiele niestandardowych pomysłów na diabelskie owoce. Gdybym miał omawiać, jak każdy z nich po kolei, w jaki sposób potencjalny użytkownik mógłby je wykorzystać, to chyba mi by życia nie starczyło. Gratuluję, Patryk, masz łeb jak sklep. Logia powietrza i to bardziej taka w stylu Jojo, autentycznie dziwny wymysł na owoc. Nie mówię, że zły, ale niestandardowy. Ciężko, żeby coś takiego przyszło do głowy na poczekaniu. Jednak zakładając, iż logia wiatru istnieje, to taki owoc miałby w ogóle rację bytu. Jeśli chodzi o unoszenie rzeczy, mamy już na przykład Paramecję lewitacji u Shikiego. A tak to dajcie znać, co sądzicie o tym owocu, ponieważ jego koncepcję można na przykład zmienić w Paramecję chemii, która dawałaby kontrolę nad całym układem chemicznym. Także sam nie wiem, co wy na to. No i Kuba Ignacy, pewnie bez pracy, tutaj zarzucił absolutnego klasyka, czyli logię wiatru. Nie będziemy już sobie tego omawiać. Twój drugi owoc bym nazwał Paramecją absorpcji. Przypomina mi ten opis moc Kevina Levina z Ben 10. Wręcz idealny opis jego możliwości, które dosyć kreatywnie wykorzystywał. Polecam zapoznać się, co potrafił zrobić w kreskówce. A link do swojej mangi możesz podesłać, chętnie poczytam, jeżeli takowy link istnieje oczywiście. No i czekam na więcej pomysłów od ciebie. Tutaj mamy kolejny owoc powiązany z papierem, także pomijamy, sorry. A zoan gryfa, okej, może być. Latanie, ataki dźwiękowe, dziobanie, sokoli wzrok itp. Paramecja Słońca, super alternatywa dla logi plazmy. W sumie można by tak zrobić paramecję dowolnego obiektu kosmicznego. Generalnie Oda z owocami ma trochę jak Araki ze sandami.
praktycznie nic go nie ogranicza w tej kwestii. Logia płynnego metalu może być po prostu lepszą wersją omawianego wcześniej w odcinku logi zwykłego metalu. W sumie metalów różnego typu jest dużo, więc rodzajów ich logi też powinno być sporo. Zoan elfki raczej jako support, ok. Owoc dla Nami albo dla Choppera, gdyby nie miał już swojego aktualnego owocu. Na koniec paramecja krwi. Też myślałem nad tym owocem dosyć często. Naprawdę warto tutaj przytoczyć, co wyprawiała stara wiedźma z awatara Aanga. To był popis, do czego mógłby być zdolny owoc krwi. Jak ktoś nie czytał też Jujutsu Kaisen, tutaj będzie spoiler, Choso fenomenalnie zaprezentował, do czego jeszcze krwi można użyć. Ha, ha, ha! Masakra, jak ja uwielbiam motywy krwi. To jest coś pięknego. Opcje ofensywne, defensywne, leczenie, no praktycznie z krwią tyle rzeczy można powymyśleć. Samo Naruto było wypełnione pomysłami związanymi z krwią oraz rodami. No i także to tyle w tym odcinku. Dajcie znać, co sądzicie o takiej formie odcinka. Czy może inaczej powinienem się za tą serię zabrać? Piszcie oczywiście też dalej swoje pomysły w komentarzach. Te z poprzedniego odcinka oczywiście nie przepadają. Bądźcie spokojni. Pojawiam się po prostu w kolejnym materiale. I to chyba na tyle. Ja byłem Kapelusznik i do zobaczenia.